de Cuenca y Prado, Alex Guillermo García, Manuel Llorente Manchado, Carmen Grajales, Ángeles Mora Fragoso, Carla Rivera Aguilera, Ana Santos Aramburo, Sergio de San Juan Robert, Juan Villoro Ruiz, presidido por Darío. Taki nasz właściwie stały kandydat do Literackiej Nagrody Nobla. Ja bym to zwrócił uwagę na inną rzecz, mianowicie, że w tym kręgu osób nagrodzonych niewiele jest osób z naszej części Europy. Co więcej, nasze relacje kulturalne polsko-hiszpańskie to nie są chyba relacje jakiegoś takiego wielkiego wzajemnego przyciągania obecnie i takiej wzajemnej fascynacji. Więc tym bardziej istotne jest, że Adam Zagajewski jako wybitny eseista i poeta europejski autorów, na ile są polscy poprzez tematykę, poprzez jakieś doświadczenie historyczne, na którym budują swoje dzieła. Zagajewski buduje na doświadczeniu historycznym, na politycznym doświadczeniu Polaków swoje wypowiedzi. To jest bardzo, bardzo widoczne właściwie od samego początku jego twórczości. Natomiast jednocześnie okazuje się artystą bardzo uniwersalnym i to jest istotne. Na tyle niezmiennie, konsekwentnie, przede wszystkim, to będzie duże uproszczenie, elegancki, że te skomplikowane doświadczenia współczesności nie bardzo się w tym języku mieszczą, albo są tak ładnie salonowo opowiedziane. Ale jednocześnie to jest jakiś istotny walor właśnie z tej perspektywy bardziej uniwersalnej. Czyli za bardzo kulturalny jest to język. Prowokujesz mnie. Myślę, że każdy artysta jest kulturalny, ale chyba nie o kulturę tu chodzi, tylko chodzi tu o takie trochę, być może z perspektywy współczesnej kultury, anachroniczne wyobrażenie. On to deklaruje wprost w Solidarności i Samotności na przykład, że istotny jest przede wszystkim taki głęboki przekaz dzieła. Niewielu jest twórców, którzy stwierdzą, że piszą po to, żeby wyrazić siebie i świat. Zagajewski jest poetą egzystencjalno-filozofującym i tworzącym pewien spójny przekaz, który jest obecny zarówno w jego eseistyce, jak i w jego liryce. Te rzeczy wręcz wzajem się uzupełniają. To jest kilka tematów w gruncie rzeczy. Tak jak przeglądałem również na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania, właściwie jakie są główne tematy Zagajewskiego. To jest ich kilka.
To jest po pierwsze to, o czym już wspomniałem, to znaczy to doświadczenie, dwudziestowieczne doświadczenie, tak, naszej części Europy. Nie powiem Polaków, bo to nie tylko Polaków dotyczy. To jest kwestia wolności jednostki wobec tego, co chce na zewnątrz, z zewnątrz tę wolność jednostce odebrać. To jest oczywiście opresja polityczna, ale to bardzo często jest też opresja współczesnego świata, który jakoś chce tak wszystko wyrównać, uładzić, sprymitywizować być może. I to chyba mniej wyraziste, ale jednak jakoś ważne, poszukiwanie także takich metafizycznych sensów ludzkiej egzystencji. Bo Zagajewski jest poetą konsekwentnie modernistycznym w myśleniu o sztuce. On nie traktuje literatury jako domeny gry, czy takiej zabawy z tradycją, zabawy z czytelnikiem, tylko traktuje literaturę jako egzystencjalnie istotną wypowiedź jednostki, jako próbę wyrażenia poprzez tekst tego, co no, pewnie jest jakoś inaczej niepochwytne. Ale mówiono często też o tym, że Zagajewski, tak jak mówiłeś, broni wolności i łączono to z ruchem Solidarności w jakimś wymiarze. Czy to jest tak, że to się jakoś wiąże, ta obrona godności, podmiotowości z tą obroną wolności? Mówiliśmy o tym doświadczeniu historycznym Polaków, czy politycznym, bo nie zamykajmy tego w historii. Kwestia Solidarności jest kwestią cały czas istotną. No, Solidarność, nie związek zawodowy Solidarność, tylko Solidarność jako postawa. To jest coś dla Zagajewskiego cały czas istotnego, on o tym pisał. Przesadą byłoby uznać Zagajewskiego w jego esejach z lat 80., kiedy mieszkał w Paryżu i tam miał w związku z tym taką swobodę publikowania również. Przesadą byłoby uznać, że on był takim teoretykiem czy takim poetą filozofującym na temat Solidarności i wspierającym to, co się w Polsce działo. To może jest za daleko idące, ale niewątpliwie te jego eseje z tamtego czasu były bardzo istotne jako rozważanie kategorii Solidarności. Nie z naszej lokalnej perspektywy, tylko Solidarności rozumianej jako coś, co no, pozwala w ogóle funkcjonować społecznie. Że takie rozumienie Solidarności obecne jest również teraz w Europie. Dzięki doświadczeniu Solidarności polskiej, ale także dzięki temu szerszemu rozumieniu kategorii Solidarności. W cudzym pięknie. Tylko w cudzym pięknie.
jest pocieszenie w cudzej muzyce i obcych wierszach. Tylko u innych jest zbawienie. Choćby samotność smakowała jak opium, nie są piekłem inni. Jeśli ujrzeć ich rano, kiedy czyste mają czoło, umyte przez sny. Dlatego długo myślę, jakiego użyć słowa, on czy ty. Każde on jest zdradą jakiegoś ty, lecz za to w cudzym wierszu wiernie czeka chłodna rozmowa. Firma el sentido ético de la literatura y hace que la tradición.